Witam serdecznie. Dziś pokażę Wam po licznych pytaniach do mnie prezentuję film, jak wygląda immobilizer, co to w ogóle jest. Na przykładzie Forda pokazujemy. Ja już tu wcześniej troszeczkę poddłubałem, bo to nie jest tak łatwo wyciągnąć. Przepraszam, łapy mam brudne, bo jestem dopiero co po grillu. I tu widzimy taką fioleczkę w kluczyku. I ta fiolka to jest właśnie ten słynny immobilizer. Co w tej fiolce się znajduje? No to jest układ elektroniczny w szkle. Jest to wodoodporne. Te żelki są takie, żeby to tłumiło drgania. I cały ten immobilizer to jest właśnie takie urządzonko, które się komunikuje ze stacyjką. To jest właśnie immobilizer. Także sam kluczyk jest tylko tutaj mechanizmem, natomiast on siedzi tutaj w tym gnieździe, w tym jest zaślepiony zawsze taką zaślepką. Każdy immobilizer ma inny kod. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję.